niepewność. To chyba jedna z najbardziej dominujących emocji w życiach ludzi XXI wieku. Czułyście się kiedyś niepewnie? Witajcie we Wrocławiu 1 września. To dobry dzień o tym, żeby mówić o niepewności i przypomnieć sobie, że w obliczu niepewności wiara może dać nam oparcie i przemienić lęk w ciekawość tego, co nas czeka i determinację w szukaniu rozwiązań. Pamiętacie, kiedy pierwszy raz szłyście do szkoły? Nowe miejsce, może nowe koleżanki, koledzy. To chyba naturalne, że w takim momencie każda osoba czuje się trochę niepewnie, że pyta się, jak to będzie? A co towarzyszyło wam później, na początku kolejnych lat szkoły, gdy wiedzieliście, że czekają was sprawdziany i egzaminy? Pierwszego dnia września myślę też o innych obrazach. We wrocławskiej parafii poznałem wielu ciekawych ludzi, ale szczególne miejsce pośród nich zajmuje mój sąsiad, naoczny świadek bombardowania Wielunia, który 1 września 1939 roku był 5-letnim chłopcem. Z jego opowieści wyłania się ten straszny koszmar wojny, ale nawet świadkowie wybuchu II wojny światowej nie mogli sobie wyobrazić, jak będą wyglądały kolejne lata. Brutalna okupacja, eksterminacja Żydów, Romów, Słowian, wszystkich uznanych za gorszych ludzi. Zniszczenie Warszawy, dziesiątki milionów ofiar na całym świecie. Tamtego pierwszego dnia września jednak i dzieci, i dorośli, i żołnierze, wszyscy czuli niepewność. Wszyscy wiedzieli, że już nic nie będzie takie samo. Jeszcze parę lat temu powiedziałbym, że wojna nie jest źródłem niepewności dla nas, żyjących w Polsce na początku XXI wieku. Jednak to już nieaktualne. Wojna szaleje tuż za granicą. Dotknęła życia milionów Ukraińców, a poprzez nich i naszego życia. Ale to nie jedyne źródło niepewności. Niepewność wydaje się globalnym zjawiskiem w płynnej nowoczesności, jak czasy, w których żyjemy, nazwał nieodżałowany Zygmunt Bauman. Płynna, czyli zmienna. Zmienia się społeczeństwo, ekonomia, zmienia się sposób komunikacji, a wszystko w bezprecedensowym tempie. Pomyślcie o tym. Przecież tylu z nas pamięta czasy, w których telefon to było urządzenie stojące w domu, a nie coś, co wszyscy nosimy w kieszeni. To nie było tak dawno temu, a jak bardzo odmieniło wszystko, co i jak robimy. A pośród tych zmian jesteśmy my, każda i każdy z nas osobna, raczej wyalienowani, często z poczuciem bezsilności, bez oparcia w dawnych porządkach, symbolach, ze sposobami rozumienia świata, które już nie do końca działają, z terminami i definicjami, które niekoniecznie oddają rzeczywistość. I w tym wszystkim jakąś pociechą może być to, że niepewność nie jest nowym doświadczeniem, że zmiana może nie w takim natężeniu, ale dotyczyła życia wielu ludzi przed nami. Dla starożytnych każdy nieurodzaj, każda napaść sąsiadów mogła być końcem. Te doświadczenia widzieli jako Boże działanie, Bożą karę albo przebaczenie i błogosławieństwo. Dzisiaj po chwili namysłu nikt nie powinien twierdzić, że trzęsienie ziemi, pożar czy wojna są Bożą karą. My wiemy, że choroby, kataklizmy i wojny nie dzieją się wtedy, kiedy Bóg wciśnie odpowiedni guzik na konsolecie sterowania wszechświatem. Tamto rozumienie jednak było potrzebne. Tamto rozumienie Bożej obecności miało zastosowanie w zupełnie innej rzeczywistości. Pozwalało poradzić sobie z niepewnością. Dla nas Boża obecność znaczy coś innego, ale dalej może być ukojeniem wobec niepewności i zmiany. Spójrzcie na słowa Psalmu 90. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Kiedy te słowa zostały napisane? Nie wiemy. Niektórzy z uporem twierdzą, że to rzeczywiście modlitwa Mojżesza. Inni wskazują na bardziej prawdopodobne zredagowanie tekstu już po powrocie z niewoli babilońskiej, czyli w VI wieku przed naszą erą. Jeszcze inni mówią, że może ten tekst być starszy, gdzieś z IX wieku.
Wiemy jednak, że ci wszyscy ludzie musieli sobie radzić z niepewnością, kiedykolwiek by nie żyli. I choć widzieli we wszystkich wydarzeniach Boży palec, to pomimo to uważali, że Boża obecność jest ich ostoją, że świat nie jest im wrogi, nawet jeżeli w konkretnym, historycznym momencie jest źle, bo ponoszą konsekwencje niewłaściwych wyborów. Ta wiara wpływała na ich postawę, na siłę do działania, na nadzieję, pozwalała sobie radzić z niepewnością, dawała ramy do krytycznej oceny siebie, do zmiany na lepsze, ale zawsze wskazywała na to, że Bóg chce działać w ludzkim życiu w sposób zbawczy, czyli ratujący. Nawet jeżeli to zbawienie miałoby nadejść po karze. Słowa z Nowego Testamentu, z Ewangelii Marka z 11 rozdziału, zdają się to w bardzo prosty sposób potwierdzać. Posłuchajcie. Jezus odpowiadając rzekł uczniom, miejcie wiarę w Boga. Taki prosty tekst, ale jednak spójrzcie do Biblii. Te słowa padają w tekście o uschłym drzewie figowym. Ewangelia Marka używa tej opowieści jako ramy dla wypędzenia kupców ze świątyni. Od wersetu 12 tego rozdziału obserwujemy, jak Jezus podchodzi do drzewa, znajduje na nim tylko liście, żadnych fig i przeklina to drzewo, co jest dziwne, bo sam tekst podkreśla, że nie był to czas na figi. Następuje scena, która dzieje się w świątyni, a po niej kolejna, ponownie z drzewem figowym, tym razem uschłym. I tu padają słowa o mocy wiary, o tym, jak ważne jest odpuszczenie. I świątynia jerozolimska, to szczególne miejsce ówczesnego judaizmu, jest konieczna, by zrozumieć opowieść o drzewie figowym i o wierze. To było źródło tożsamości, punkt odniesienia. Została zniszczona w roku 70 naszej ery przez Rzymian podczas tłumienia powstania. I to był wielki cios dla Żydów, a przecież pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Świat ze świątynią i bez niej to wielka zmiana. To zmiana religijnego, politycznego porządku. To niepewność. I ta opowieść pozwalała poradzić sobie z tą niepewnością, bo drzewo figowe z liśćmi, ale bez owoców, symbolizowało właśnie świątynię. Uschłe drzewo, przy którym padają słowa o tym, że wiara ma wielką moc, to słowa o tym, że wiara dalej ma miejsce w świecie bez świątyni jerozolimskiej. Wiara nie jako dogmatyczna pewność, nie jako zbiór zasad do zrealizowania, nie jako coś powiązanego z konkretnym miejscem, tym, czym była świątynia, ale jako pociecha, jako ucieczka, jako przywrócenie sensu i poczucia sprawczości, gdy przed niepewnymi słuchaczami staje wielka zmiana, nawet gdy sposób, w jaki wierzą, musi ulec zmianie. Bo wiara to nie przeświadczenie o posiadaniu właściwych poglądów. Wiara to postawa, to spoglądanie na świat przez pryzmat tego, co uważamy za kluczowe, najważniejsze. A chrześcijańska wiara musi opierać się na zaufaniu w Bożą miłość i łaskę. To jest nasza stała, na której możemy się oprzeć wobec wszelkich niepewności, wobec lęku przed zmianą. I jestem przekonany, że autentycznie przeżywana wiara pozwala oswoić lęki i wieść bardziej świadome, bardziej spełnione, bardziej odważne życie. I takiej wiary życzę nam wszystkim. Wiary skupionej na miłości i łasce. Wiary, która jest praktyką życia, sposobem odnalezienia życzliwości wobec świata i akceptacji również wobec siebie w całym naszym skomplikowanym człowieczeństwie. Wiary, która jest obecna w życiu takim, jakie mamy. Szczególnie dzisiaj życzę tego wszystkim wracającym do szkoły, wszystkim uczennicom i uczniom. Dacie radę. To będzie dobry rok, ale te słowa kieruję też do nas wszystkich, którzy czasy szkolne raczej mają już za sobą. Uwierzmy, spójrzmy przez pryzmat tej naszej wiary krytycznie na świat, na siebie, na nasz Kościół i powiedzmy, damy radę się odnaleźć, damy radę zbudować lepsze jutro, damy radę odnaleźć się w tym, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, damy radę w tej naszej płynnej nowoczesności. Przecież jesteśmy bezpieczni w Bożej miłości i to jest coś stałego w tym całym wspaniałym i tragicznym szaleństwie zwanym życiem. Zostańcie z Bogiem.